Tu Hanka. Witajcie w świecie True Mysteries. Czy wokół nas jest rzeczywiście aż tyle prawdziwych tajemnic? Sprawdzimy to razem. Zaczyna pani od zaraz. Dzień dobry, Haniu. Może nie jest to tak niesamowite, ale bardzo prawdziwe. Moja opowieść będzie krótka. Od początku tego roku nie mogłam się uporać z problemami w pracy. Zdegradowanie z dobrego stanowiska na wręcz upokarzające. Obcięcie wynagrodzenia. No, same złe rzeczy. Miałam dość. Chciałam nawet odebrać sobie życie. Liczyłam tabletki na sen. No ale córki, matura, pomyślałam. Nie zda, zniszczę jej życie przez moją decyzję. Na końcu marca złożyłam wypowiedzenie umowy o pracę. Był to szok dla wszystkich. W sumie dla mnie też, ale nie widziałam wyjścia. Mój dziadek umarł w 2015 roku. Bardzo mi pomagał całe życie i bardzo byłam z nim związana. Siedzę w fotelu, płaczę, nic się nie układa. Mam rozmowy kwalifikacyjne. Zawsze jednak ktoś mnie wygryza. Jest lepszy. Płakałam wtedy głośno. Byłam sama z psami w domu i krzyczałam z rozpaczy. Dziadku, błagam, pomóż mi. Nie mogę zostać bez pracy, bez pieniędzy. Nie dam rady. Boję się. Proszę cię, pomóż mi, proszę. I nagle, po godzinie może, około 16, co jest dziwne i ma znaczenie, telefon ze szpitala. W szpitalu administracja pracuje do 14:35, a tu 16:15. Czy pani Dominika? Tak. Czy pani aplikacja jest nadal aktualna? Ta ze stycznia 2023? Tak, oczywiście, mówię. To zapraszam na spotkanie. Czy może pani zacząć pracę od zaraz? Tak, jasne. Opadłam na fotel po tej wymianie zdań i poszłam na to spotkanie. A tam już tylko kadry, badania, umowa o pracę i pensja, której się nawet nie spodziewałam. Wiem, że to sprawka dziadka. On bardzo chciał mnie wesprzeć, pomóc mi. I udało się. Tak jak to było, kiedy żył. Zawsze mi pomagał, wspierał mnie, bardzo mnie kochał. Myślę, że opiekuje się mną do teraz i czuwa. Pozdrawiam serdecznie, Dominika. Spod fraka wystawał ogon. Dzisiaj opiszę dwie historie dwóch osób. Mojej świętej pamięci siostry i mojego znajomego. Uważam, że są tematycznie powiązane. Najpierw opiszę przeżycie mojej siostry. Nocą, tak około 3:00, jechała do pracy. W pewnym momencie w świetle reflektorów ujrzała eleganckiego mężczyznę, który zamaszystym krokiem przechodził przez ulicę. Uwaga jej zwróciły lakierki, które wprost świeciły blaskiem, a poły fraka powiewały. Ale też wtedy zauważyła, że właśnie między połami wystaje ogon. Nie dowierzając swoim oczom, postanowiła gościa sobie dokładniej obejrzeć. Była okazja, bo szedł drugą stroną ulicy. I cóż, kiedy zbliżała się, postać owa wniknęła, czy zniknęła w wysokim murze ciągnącym się wzdłuż chodnika. Wtedy ze zgrozą uzmysłowiła sobie, iż ten elegant wyszedł właśnie z kasyna. Druga historia, jeszcze krótsza, wydarzyła się w Medjugorje. Znajomy wybrał się tam prywatnie, by mieć nieograniczony czas na modlitwę, obejrzenie otoczenia i w ogóle kontemplację tego miejsca. Przechodząc koło kaplicy, zorientował się, iż właśnie tam jest ktoś egzorcyzmowany. Wszedł, stanął z tyłu i obserwował przebieg. Prowadził ksiądz. Wszyscy się modlili nad jakąś kobietą, która wykrzykiwała i się rzucała. Nagle od tyłu, wprost do ucha, usłyszał głos. Ja jestem, ja istnieję. Nie pamiętam dokładnie, ale sens był właśnie taki. Obejrzał się. Nikogo nie było. Czy aby na pewno? To moje pytanie. I jeszcze jedno. Chcę zadedykować moje ezoteryczne przeżycie pani Agnieszce. Sądzę, że dobrze zapamiętałam imię, a jeżeli mylę się, to mam na myśli tę panią od ezoteryki i reinkarnacji.
Na wstępie powiem, że siedziałam głęboko w tym temacie. Naturalnie miałam znajomych podobnych sobie. Pewnego razu znajoma, nazwijmy ją Tekla, w czasie swojej podróży poznała kobietę, która opowiadała o swoich niesłychanych zdolnościach. Lista była długa, a Tekla zachwycona. Nie będę wymieniać, by nie budzić niepotrzebnej ciekawości lub sensacji. O jednej jednak powiem. Wymieniła, że na odległość potrafi obejrzeć osobę i stwierdzić, czy ta osoba ma przyklejone byty i złe energie. No i oczywiście oczyścić. Akurat mnie to zainteresowało. Dostałam numer telefonu, uzgodniłyśmy termin, bym mogła się przygotować. Miało to nastąpić przed snem, w łóżku i tak też uczyniłam. Położyłam się, ale najpierw zabezpieczyłam się mentalnie. Była to złota tuba z małym otworem na czubku głowy. Przy tym powiedziałam, że jeżeli czyni się to w imię Jezusa, to pozwalam na ogląd, a jeżeli nie, to ta osłona niech mnie chroni z mocą Bożą. Czekałam i nic się nie działo, ale kiedy byłam w półśnie, ujrzałam przy tej luce w osłonie kobiecą twarz wykrzywioną grymasem. Po seansie następnego dnia miałam zadzwonić, by dowiedzieć się szczegółów. Naturalnie byłam ciekawa, co powie. Jakkolwiek przecież wiedziałam, że nie mam nic do powiedzenia. Przy pierwszym telefonie nie miała czasu. Przy drugim zaczęła coś i skończyło się na ciekawym komentarzu o wystroju mojej sypialni. Miałam ją wtedy na żółto i z baldachimem. Skojarzyła z Egiptem. Byłam uparta i zadzwoniłam po raz trzeci i znowu nie było konkretów. Tekla, ta, która ją poleciła, oznajmiła. Ezoteryczka przyjedzie ją odwiedzić i zapewniła, że wtedy na pewno wszystkiego się dowiem. W efekcie spotkania nie było, chociaż ta kobieta Teklę odwiedziła. Przypadkowo trafiłyśmy na siebie w markecie. Z Teklą pomachałyśmy sobie, a ona stała bez ruchu. Była to duża odległość, także jej fizjonomii nie widziałam. Czego zupełnie nie żałuję, choć przyznaję, że byłam ciekawa, jakie zrobi wrażenie i jak się zachowa w zaistniałej sytuacji. PS. Z Teklą nigdy nie rozmawiałyśmy o tej historii. W rzeczywistości była to końcówka mojej fascynacji ezoteryką, a przy spotkaniach nie dopuszczam do rozmowy na te tematy. Opisałam to zdarzenie. Kto chce, niech przemyśli i oceni. Pozdrawiam serdecznie, Antonina. Ja i tak tu spał nie będę. Witaj, Haneczko. Na wstępie pozdrawiam Ciebie serdecznie i słuchaczy. Słuchałam jednego z Twoich podcastów o tematyce True Mysteries, a dokładnie o tym, jak babka ostrzegła swoją córkę o tym, że tej nocy odejdzie. Przypomniałam sobie, że w mojej rodzinie również wydarzyło się coś podobnego, a tyczyło się to mojego brata. Wróciłyśmy z mamą tego pamiętnego wieczoru z różańca, z kościoła. Był to październik, a ja przygotowywałam się do bierzmowania. Miałam jakieś 14 lat. Brat mój wtedy ciężko chorował na nowotwór. Wiadomo już było wtedy, że zbyt wiele czasu mu nie zostało i chwytałyśmy się już wszystkiego, gdy lekarze rozłożyli ręce i jedyne, co mogli zrobić, to skierować do poradni leczenia bólu. Pamiętam, jak przez mgłę coś o jakimś uzdrowicielu z Filipin, zbiórce pieniędzy na transport medyczny dla brata, ale ze względu na jego stan rodzice z tego zrezygnowali, żeby go już więcej nie męczyć i dać mu spokój. Pamiętam też zioła od jakiejś zielarki. Rodzice robili wszystko, żeby mu ulżyć i pomóc. Tego feralnego dnia brat zjadł podgrzaną i niezmiksowaną parówkę, co ja osobiście wzięłam za dobry znak, że te zioła pomagają. Ale wróćmy do tego ważnego momentu. Wróciłyśmy wieczorem z kościoła i mama postanowiła zerknąć do brata i poprawić mu poduszkę, na co on zapytał, po co to robi. Przecież on i tak tej nocy tu spał, nie będzie. I faktycznie, 2 godziny później już go z nami nie było. Zmarł w swoim łóżku, otoczony rodziną. Czyli można chyba wyczuć tę ostatnią godzinę. Po jego odejściu zdarzyło się jeszcze kilka dziwnych rzeczy, ale to może o tym kiedyś znów napiszę. Basia. Jej twarz była zwrócona w stronę blasku.
W grudniu 2019 roku czułam ogromną potrzebę spędzenia świąt w domu rodzinnym, chociaż sama już miałam swoją rodzinę i dzieci. Mama była trudną osobą i nie dogadywałyśmy się często ze sobą, ale w tamte święta przeczuwałam, że powinnam być. Również latem, będąc w domu, pierwszy raz w życiu powiedziałam jej, że ją kocham. Wzruszyła się bardzo i zapytała, czy coś się stało. A ja, że nic, po prostu bardzo chciałam, żeby to usłyszała. 10 października trafiła do szpitala, była ciężkim przypadkiem. Nie mogłam przy niej być ani pojechać do domu, bo wszyscy na to chorowali. Czekałam, prosiłam, modliłam się i mówiłam do niej, żeby się nie poddawała. 8 listopada miałam sen. Widziałam mamę na sali. W sali było okno, dość wysokie i wąskie. Ale za oknem widziałam piękne lato, zielone drzewo i to światło. Blask i światło, jakiego na ziemi się nie widzi. Na sali byli ludzie, ale jakby za parawanem. Widziałam tylko jakieś niewyraźne sylwetki. Pogłaskałam mamę po policzku, a ona otworzyła oczy i się do mnie uśmiechnęła. Twarz skierowaną miała na ten blask. Gdy się obudziłam, to już wiedziałam, że mama postanowiła pójść dalej. 12 listopada o 19:40 odeszła. Ja tego dnia i o tej godzinie czułam się fatalnie. Czułam fizyczny ból, bolał mnie brzuch i głowa. Czułam, że coś jest nie tak. O śmierci szpital poinformował nas następnego dnia. Nina. Kochani, mam dla Was jeszcze taki smaczek. Komentarz Patrycji. Dziękuję, pisze. Dopiero dziś mogłam wysłuchać tego podcastu, nie spodziewając się zupełnie historii mojej babci w odcinku. A tak się składa, że dziś jest 67. rocznica śmierci mojej prababci Mariki Marii. Cały wieczór palę dla niej świece. Jestem zdumiona i dogłębnie wzruszona. Lepiej nie mogłam trafić. Pozdrawiam z całego serca. Widziałam go kątem oka. Witaj, Haniu. Moja historia ma już ponad 20 lat, a właściwie mój sen. Sen, którego nigdy nie zapomnę. Śnił mi się mianowicie pogrzeb mojego brata. Widzę go, jak leży w trumnie, w garniturze i z tą charakterystyczną w tamtych latach fryzurą na bombkę u mężczyzn. Widzę w tym śnie tylko ten obraz i zaczynam płakać. Właściwie to nie płacz, ale rozpacz. Tak wielka, że kiedy się budzę, jestem cała zalana łzami. Nawet poduszka jest mokra od łez. Nie zapomnę tego wrażenia, bo przez sekundę po obudzeniu myślałam, że tak było naprawdę. Potem pierwsza myśl. Nie, Marcin by tego nigdy nie zrobił. I tak minął prawie rok. Zapomniałam o tym śnie. Życie toczyło się swoim torem, aż pewnego dnia w lutym mój brat wyszedł i już nie wrócił. Odebrał sobie życie. Tragedia dla mnie jako siostry. I nagle, bum, przypomniałam sobie ten straszny sen. Jakby ostrzeżenie, które w tamtym momencie już było tylko faktem. Straszne chwile dla siostry, która traci brata na jego własne życzenie. Nie mogłam się z tym pogodzić. Ciągle go pytałam w myślach, dlaczego to zrobił. Najpierw mi się przyśnił w takim blasku promieni słonecznych. Stał taki uśmiechnięty. Potem jacyś ludzie, którzy odeszli w tym samym czasie, bo tak to odczuwałam. Aż wreszcie sen, w którym mi tylko mówi, że my was nie słyszymy, ale słyszymy, jak się modlicie. Ulżyło mi wtedy. Potem nie miałam już takich snów aż do mniej więcej roku 2019, kiedy przyśnił mi się uśmiechnięty i zadowolony. Powiedział, że żyje i że ma żonę i troje dzieci. Pracuje jako kurier. To wszystko, co pamiętam. Może są wśród Was tacy, którzy doświadczyli czegoś podobnego. Proszę Was, podzielcie się swoimi historiami. Bardzo chętnie przeczytam i zrozumiem. Pozdrawiam Was wszystkich, Helena. Jeszcze jedno. Gdy byłam w ciężkiej żałobie, czyli parę dni, a może tygodni, bo tego nie pamiętam, już miałam sen z odpowiedzią dlaczego. Otóż szłam z nim po osiedlu i powiem Wam, że był to strasznie realistyczny sen. Szłam i widziałam go kątem oka.
szedł obok mnie w tym garniturze, w którym został pochowany i w tej charakterystycznej fryzurze na grzybka. W dniu śmierci mój obecny wtedy mąż go obstrzygł na tak zwanego grzybka i poklepał mnie po ramieniu. Powiedział tylko, że nie będzie sobie odbierał życia przez dziewczynę. Z tego, co udało mi się dowiedzieć, jego dziewczyna w tamtym czasie miała go zostawić. O czymś się dowiedział, bo była ostatnią osobą, z którą rozmawiał tego dnia. Do końca nie wiem do tej pory, o co poszło, ale ten sen... Niedawno śnił mi się zmarły tato. Nie kojarzę wątku, ale pamiętam, że tata, patrząc na mnie w tym śnie, powiedział wyraźnie: to ja pójdę po Marcina na wyspę. Nie wiem, co mam o tym myśleć, ale cieszę się, że mają tam ze sobą kontakt. Helena. Moi kochani, dziękuję Wam bardzo za te cudowne opowieści. Tym razem były niezwykle wzruszające. Myślę, że wiele z nich zapadnie Wam w pamięć i będziecie do nich wracać. A jeżeli Wy przeżyliście coś niezwykłego, tajemniczego, coś, czego nie potraficie sobie wytłumaczyć, piszcie proszę na szepthanka@gmail.com. Zapraszam także na mój drugi kanał kryminalny, Szeptanki Podcast, i będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie komentarz tu i tam, łapkę w górę i zasubskrybujecie kanał. A jeżeli jeszcze polecicie je znajomym, to będę już w niebo wzięta. Dziękuję pięknie, buziaki i do usłyszenia.